Cześć, witam. Jarek Kisiński, Sztywny Fal Azji. Leszek Nowak, również Sztywny Fal Azji. Bardzo mi miło. Wiesław Kaczmarek, Ostrzeszowska Kultura. Panowie, dostałem niedawno, 2-3 dni temu, książkę. Między innymi z tą najodważniejszych polskich piosenek. Między innymi jest o piosence Proces. Prosiłbym kilka słów. Jak powstała ta piosenka? A może pan pamięta, czy to był jakiś specjalny pomysł, czy tak jakoś z marszu? Nie było specjalnego pomysłu. Po prostu przeczytałem kiedyś w latach 80. w jakimś czasopiśmie o procesie, który się odbył, że syn zabił matkę, bo chciał być w relacji z kobietą po prostu. No i to był dla mnie taki ciekawy temat i troszkę taki nowy temat, bo nigdy o czymś takim nie pisałem, więc postanowiłem taki tekst napisać. No i później powstała piosenka. Ja myślę, że trzeba przede wszystkim powiedzieć, że to jest piosenka, którą możecie znaleźć na pierwszej naszej debiutanckiej płycie, która powstała w 87 roku. Czy ta piosenka powstała w 87 roku. I tam ją znajdziecie. Wieża samotności. To piosenka, utwór Trzebuj, właściwie wasz, z płyty Europa i Azja. Dokładnie, to była ta pierwsza płyta, o której pan wspomniał. Na tej płycie. No, jest generalnie kojarzycie nas z tą piosenką i trudno się od tego odciąć, bo to jest w zasadzie piosenka, która już stała się piosenką legendarną i uwierzyłem, że przeszła do kanonu polskiej muzyki, z czego jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi. No i gramy ją na każdym koncercie, bo to jest piosenka kultowa. Była na liście Przebojów Trójki, była na liście polskich przebojów. Nawet na pierwszym miejscu chyba w roku 2013, tak? 14. Jesteśmy dumni z tej piosenki, naprawdę. A tak w trakcie koncertu, czy widzicie, że słuchacze rozumieją tę piosenkę, czy raczej ją biorą, to jest piosenka o miłości? No bo jest o miłości, która doprowadziła do morderstwa. No teraz wracamy do piosenki Proces. Też ją zagramy na koncercie. Gramy na koncercie. Ponieważ się sprawdza na koncertach, jest bardzo energetyczna, tekst jest ciekawy i tekst zaciekawia też chyba ludzi. Tak ja myślę. Ja myślę, że przede wszystkim to jest piosenka dla tych, którzy już ten tekst znają tą piosenkę i wiedzą, o czym śpiewamy. Bo generalnie każdy z nas te piosenki dzięki tekstom Jarka są o czymś, więc coś poruszają i mają, niosą ze sobą jakąś wartość dodaną w tekstach. Ja się bardzo cieszę, że dzięki na przykład piosence Wieża czy Spotkanie z, bo to było na pierwszej płycie, ludzie poznali tę piosenkę pod tytułem Proces czy Magia, ponieważ słuchają tej płyty w całości. To jest fajne. Porozmawiajmy teraz chwilę o nowych rzeczach. Mamy 2022 rok. Jakie macie panowie plany? Muzyczne oczywiście. No, że gramy dużo koncertów wakacyjnych, nie tylko. A poza tym mamy nagraną płytę nową. Już pierwsza piosenka z tej płyty się ukazała. No, w mediach społecznościowych, na YouTubie, w streamingu. A płyta ukaże się we wrześniu. Więc będzie nowa płyta, będą nowe piosenki, no i koncerty. A dzisiaj co zagracie? Większość starych utworów, czy też będą te nowe? No wiadomo, że ludzie przychodzą na koncert tylko po to, żeby przede wszystkim po to, żeby słuchać przeżyć te piosenek, które doskonale znają, przy których się doskonale bawią, czy bawili kiedyś. Więc nie będziemy bardzo nieoryginalni, więc wracamy do tych piosenek, zresztą bardzo chętnie je gramy, bo to są naprawdę fajne piosenki, które powstawały w latach, kiedy w ogóle świat był zupełnie inny i myśmy to co prawda odbierali wtedy ten świat inaczej, ale doskonale pasują do dzisiejszych czasów, więc czemu nie? My bardziej eksperymentujemy z piosenkami w klubach dla naszych fanów, a dzisiaj gramy taki koncert plenerowy, nie będziemy eksperymentować, gramy hity. Przyjdzie pewnie sporo przypadkowych ludzi, zresztą tak przychodzą do takiego rodzaju imprezy, no umówmy się, no to są imprezy organizowane przez miasto, gdzie bardzo chętnie przychodzą rodziny ze swoimi pociechami i chcemy przede wszystkim też trafić do tych pociech przede wszystkim, bo uważamy, że no nie ma nas po prostu w radiu, nie ma nas w telewizji, więc taki koncert jest doskonałą okazją tego, żeby się wypromować i pokazać naszą twórczość.
Panowie, dziękuję bardzo. Spotkamy się na scenie, a ja pod sceną. Proszę o litość, panie sędzia, to stało się tak jak z pochodzę z biednej chłopskiej rodziny, gdzie surowo karało się grzech. Zabiłem staruszkę tylko dlatego, bo ciężko było mi żyć. Ciężko było pracować w polu, biegać ją, karmić i myć. A poza tym, panie sędzia, wreszcie znalazłem kobietę. A ona mówiła, że będzie ze mną, lecz wtedy, gdy będę już sam.